prosiliście, więc tadam! Dzisiaj sekrety gwiazd serialu Zakazany Owoc. A to naprawdę ciekawi ludzie. Na początek Eda Ecze, która wciela się w Ildis. Ma 32 lata i jest zodiakalnym bliźniakiem. To najmłodsza z trzech sióstr. Mierzy 167 cm. Pierwszy epizod zagrała w wieku 14 lat. Potem na studiach udzielała się w kółku teatralnym, gdzie wypatrzył ją łowca talentów. Aktorstwo zdecydowanie nie jest jednak jedyną jej pasją. Ta pani poza zjawiskową urodą może pochwalić się dyplomem uniwersyteckim z psychologii. Marzy też o zostaniu scenarzystką i producentką. Prywatnie Eda spotyka się z tureckim koszykarzem, Buzgrahanem Tunçerem, który jest od niej o 3 lata młodszy, ale za to o 26 cm wyższy. Edzie partneruje 66-letni Talat Bulut, który gra bogatego biznesmena. Ten gość przygodę z aktorstwem zaczynał 15 lat przed narodzinami swojej serialowej ukochanej. Przez wiele lat grał w Teatrze Państwowym w Ankarze. Ale początkowo marzyło mu się zostanie inżynierem. Rozpoczął nawet studia na Wydziale Inżynierii Elektronicznej, ale rzucił je w połowie. Dziś ma na koncie rolę w około 20 filmach. Jest też lektorem. Siostrę Ildis, Zeynep, gra Sevda Erginci, lat 29. Pochodzenie turecko-macedońskie. Wzrost 165 cm. Waga 50 kg. Gdyby ktoś pytał. Podobnie jak serialowa Siorka, pierwsze aktorskie kroki stawiała jako nastolatka. Poza swoim zawodem kocha zwierzęta i taniec, szczególnie balet i flamenko. No to jeszcze przystojny 37-letni Onur Tuna. Zodiakalny rak, wzrostu słusznego, bo 195 cm. Waga 87 kg. Nawet rozmiar buta mogę wam podać. 45. Jeden dałaś mi dobry kur... drugi za mały dałaś kur... Mama aktora to emerytowana urzędniczka, tata nauczyciel matematyki. Sam Onur też jest dobrze wykształcony, ma licencjat z ekonomii i studiował muzykę klasyczną. Już jako 15-latek śpiewał i grał na gitarze. Od szkoły średniej był licencjonowanym siatkarzem i koszykarzem. Wtedy też zaczął grać w teatrze, a w czasie studiów pracował jako model. No to Zakazany Owoc rozpracowany. Jest jeszcze jakiś serial, którego tajemnice chcielibyście poznać? Polecam się.